Hola amigos, mi amo Skowron Piąty. Zapraszam do kolejnego, 21. już odcinka z serii Resident Evil 4 Pro. Będzie profesjonalnie z mojej strony wszystko. To łączymy sobie z tym, to z tym. Mamy trochę healtha, z nadzieją, że to zdrowie wystarczy, żeby przeżyć jeszcze jakiegoś hita. Nie leczę się, okej? Okay? Coś tam jest. Coś tam jest, więc biegniemy dalej, uciekamy przed tym czymś. Nieważne co to jest, nie obchodzi nas, ale uciekamy przed tym. Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Lecimy przez drzwi. Dobra. Także, 21 odcinek. Tutaj sobie zawalczymy z prawą ręką Salazara. Może to być ciężka walka. A widzicie jak leci. O, jebnął w drzwi. No dobra, no to co? Uciekamy. Biegniemy gdzieś, gdzie się da, gdziekolwiek. Co my tu mamy? Mamy tutaj LN2, to jest ciekły azot chyba, nie? O ile się orientuję. Co to zamraża? Wiecie co, w razie czego się healnę, bo boję się, że jednak jestem na hita. Nie chcę tutaj deada mieć, biorąc pod uwagę to, że znalazłem tutaj kolejny spray. Na teraz pan mi power must be out. No dobrze, no to skoro energia nie działa, to musimy ją oczywiście przywrócić, więc lecimy. Po lewej stronie powinien być potworek. A nie, on już jest nad nami. No dobrze, dobrze. Uciekamy. O kurwa. Ile zadał obrażeń? To niesprawiedliwe. Ile zadał? W ogóle jak on mnie trafił? W sensie jak on zdążył. Śmieć. Co on sobie wyobraża? Że co? Że on może tak? Atakować Leona? Nie masz prawa. Śmieciu tępy. Jest tu coś jeszcze? Czy ja tak tylko przyszedłem po amunicję do TMP? Chyba tylko amunicja. Daruj sobie, potworku. Lepiej, żebyś wyszedł naprzeciwa Leona i walczył z nim jak mężczyzna. Bo tak to ci nie wyjdzie. Tak to się nie uda, panie. Fight me. Like a real man. Raz mnie trafił jak na razie, więc w gruncie rzeczy nie tak źle. Trochę mi obrażeń zrobił. Dobra, włączyliśmy energię. Jakieś 4 minuty będzie się winda respiła, się respiła, przywoływała. Przyjeżdżała. Whatever. Dobra. Lecimy tutaj. I pojawił się. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dobra, i teraz tak. Plan jest taki. Musimy go zamrozić. Więc najpierw spróbujmy go podpalić. O Jezu! Dobra, uciekajmy! W ogień swój własnym wlazłem. Nie, moment. Gdzie tu jest ciekły? To. Trzeba to przywrócić. Bo chodzi o to, że ja uważam tego bossa za najpotężniejszego ze wszystkich, dlatego że jak on nie jest zamrożony, to on praktycznie obrażeń nie otrzymuje. Dobra, gdzie on jest? Bo w tym momencie musimy go wykończyć tym. Pięknie. Wiem, że wydaje wam się teraz, że ten boss był w tym momencie strasznie rzadki, ale ta wyrzutnia rakiet chyba wszystko do tej pory zabijała na hito, na hita. Salazara na hita brało. Saddlera nie wiem, bo nigdy nie doszedłem do niego z granatnikiem. Dopiero później otrzymywaliśmy ten specjalny granatnik na bossy, który go oczywiście brał na hita. Że po prostu nawet nie musiało to w niego uderzyć. Po prostu jak się w niego tym strzelił, to od razu była animacja, że go to po prostu zabija i tyle. W sensie filmik się włączał. No, oczywiście można się było z tym potworem bawić, przewracać więcej tych ciekłych azotów i po prostu go rozwalić zwyczajnie broniami. Ale ja wolę zwyczajnie broniami rozwalić Salazara.
niż tego, bo ten jest zbyt męczący. On jest groźny, on jest szybki i jak nie jest zamrożony, to my mu nic nie robimy. Praktycznie da się go zabić, jak nie jest zamrożony, bo widziałem na jakimś filmiku kiedyś. Ale to jest praktycznie, może nie tyle nierealne, co praktycznie z całego ammo bym się wysrał prawdopodobnie. Okej. Generalnie sprawnie nam z nim poszło. Jedyny sposób... Salazar is having difficulty taming the American pig. American Salazar pig? Salazar had his chance. Krauser, go get a girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. No, w Resident Evil 4 po raz pierwszy poznajemy Krausera. Pojawia się on jeszcze później w Resident Evil chyba Chronicles jakimś, nie pamiętam. Czy później, tak naprawdę fabularnie to tam właśnie Leon najpierw poznał Krausera, a tutaj właśnie jak go spotkamy, to będzie, że oni się znają i tak dalej już. Nie? Dobra, lecimy. Momencik, tutaj mamy roślinkę, którą weźmiemy. A ten płomień praktycznie nic nas nie zranił, więc spoko. Granacik i spinel. Spinel. Ammo do pizdolca. Zapis, z którego jeszcze nie chcę korzystać. Jakieś akta. O. To są właśnie ciekawe akta, jakbyście chcieli troszeczkę się tutaj zagłębić, to możecie to sobie oczywiście na pauzie wszystko poczytać. Ja to już kiedyś czytałem, to chodzi o to, że właśnie w kopalni znaleźli pod jakimiś kamieniami czy w kamieniach właśnie te robactwa całe, które tam od setek tysięcy, może nie setek tysięcy lat, ale no tam albo setki, albo tysiące lat tam były pogrzebane te robale. Trzecia strzelnica już? Ej, to idziemy. Idziemy się bawić. Chyba, że jeszcze nie będzie odblokowana ta trzecia gra, tylko po prostu tutaj mamy możliwość rozegrania dwóch pozostałych, jak w razie jakbyśmy wcześniej tego nie zrobili. Ale spróbujmy, zobaczmy. Czy będzie już ta trzecia dostępna? Tak, bo już jest zamek, to tam. No. Dobra, bierzemy. Shotgunem. Co jest? Tam jeszcze jest po lewej. Ej, gdzie jest? Ashley mi go za... Nie... Ashley mi go zasłoniła. Ale to było niesprawiedliwe. Dobra, to jest pierwsze podejście, więc i tak nie ma sensu się aż tak bardzo starać z tego, co kojarzę. Uważaj, uwaga na Ashley oczywiście, bo może się zrespić nagle chamsko. Jeden tylko, ja cię pierdzielę, czyli jednak trzeba było się postarać bardziej. Dobrze, trudno, gramy dalej. Od razu TMP w łapę i... Tym razem zrobimy to lepiej. Mam nadzieję, że Ashley mi niczego nie zasłoni. Chyba. Heh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 
A tym razem nie było tego stylu. Dostałem dwa. No dobrze, czyli jeszcze dwa podejścia prawdopodobnie muszę zrobić. I będzie zrobione. Za 35 tysięcy. Mam granat, z którego ani razu w tej grze nie skorzystałem i raczej nie skorzystam. Jak mi się wydaje, że nie ma sensu. Pamiętam, że w Dead Space też były minigry, przynajmniej w jedynce, nie pamiętam jak było w dwójce i w trójce, ale w jedynce była, pamiętam, minigierka, w której
Główna nagroda była moim zdaniem gorszą od tej przedostatniej. Przedostatnia nagroda to była 10 tysięcy złota, a ostatnia nagroda to było... To jeszcze trwa? What the fuck? Ostatnia nagroda to był taki item, którym można było sobie zupgrade'ować broń, który też był wart 10 tysięcy, więc w gruncie rzeczy to właśnie przedostatnia nagroda powinna być lepsza, w sensie, że za 10 tysięcy możesz sobie kupić tamten upgrade albo cokolwiek z innego, co byś chciał. Dobra, mamy tu już inne zestawienie. Są daleko, są szybsi. Mamy Ashley, którą prawie zabiłem. Z przyjemnością bym to zrobił. Jest. Pięknie. Zrobione. Idziemy przechodzić dalej. Kto się cieszy? Ja na pewno. Pięknie. Robimy zapis. Spróbujemy zrobić jakieś upgrade, jeżeli są dostępne. Killera bym chciał. Kurde, jakby miał już killera dostępnego w tym miejscu. Ten kupiec głupi. To byłbym uradowany. Ile do skarbu kolejnego? O. Ojejku, jeszcze ile przed nami, ja wiem co jest przed nami. I to coś nie jest fajne. Thank you. Thank you. What are you buying? What are you buying? A to? Thank you. Dobra, tutaj to. Thank you. I tyle, bo tego nie chcę i Strikera nie mam i nie będę chciał mieć. Palić to. Come back anytime. Dobra. Lecimy przechodzić grę. Ja teraz idę chyba do tej kopalni. I będę walczył chyba z... No nie będę tutaj uprzedzał. Jak ktoś nie przechodził tej gry, no to... Nie chcę tutaj uprzedzać faktów. Za bardzo, chociaż wcześniej mówiłem strasznie dużo, co nas czeka, ale... Teraz powinno być ok. No siema panowie. Może byście tak mnie zauważyli. Nie. Mieliśmy robaka. Właśnie zauważcie, że znowu walczymy z przeciwnikami tymi z wioski. Tutaj, w tym miejscu, bo to jest ta kopalnia. Właśnie ci z wioski pracowali dla tego Sadlera i znaleźli tego robaka. Sadler go wykorzystał jakoś. Przejął nad nim władzę, kontrolę i zaczął też kontrolować mieszkańców, którym zaczął wstrzykiwać tego robaka. Generalnie ciekawy jest finał tej gry. Bardzo, bardzo ciekawy jest finał. W tym sensie filmik na końcu, jaki jest, jaka muzyka i w ogóle, wiecie, te sprawy. Bardzo fajne. Oj, sorry. Chciałem tylko tamtego strzelić, nie ciebie. Idziesz do mnie? What the fuck? Ja nie mam ammo do tego. To nie strzelamy. Idziemy z pistoletem. Kto tam? Spadaj. Ale szybkostrzelność fajna też jest. Dopiero teraz zauważyłem. Mogę to wziąć? Nie? A ja to dobrze to biję. Nie mogę się przyzwyczaić po prostu. Sarombista. No siema.
co ty dealujesz, człowieku? Przecież ja stoję obok ciebie, bij mnie, a nie krzyczysz. Fajny jest ten pistolet. A? Ammo do snajpereczki. Ała, ciała. That was close. A myślałem, że uda mi się ciebie wywalić na dół. Nope. No dobrze. Kto to? A, siema. TNT? No, w dupę. Nie mogłem sprawić, żeby wybuchł mu dynamit, który miał na dupie. No cóż. Co jest? There is no need to... Fuck! Ale to spieprzyłem. Powinienem najpierw tam coś zrobić. Prawda? Tutaj? No, mamy dynamit. No i tam się teraz wzięło, zablokowało coś w cholerę. No i teraz dopiero tam muszę iść. Kto się do mnie drze? Przestańcie. Ja tutaj pracuję w waszej kopalni, a wy się opierdzielacie. Ja widziałem, co wy robiliście. Nic nie robiliście. Staliście w miejscu. Przyszedł menażer. Kurwa. Nie macie, nie dostaniecie wypłaty. Ceno się opierdzielają. I teraz przyjdzie pan z piłą mechaniczną. Chyba, że już tam jest. Nie wiem, czy on się już zrespił. Powinien gdzieś się zre... O, dzień dobry. Nienawidzę go, bo ma nas na hita. Gdzie on jest? Tutaj? No dobrze, no chodź. Co ty na to? Chcesz jeszcze? Jeszcze żyje. Co? O-o. Twardy. Martwy. Dobra, panowie. Sorry, ale... Albo nie, bo mam już mało ammo do tego. No, za bardzo używam tego pizdolca. Dobra. Porobimy. Prawda? Prawda. Pięknie. Co? Weźmy łapy? Też może jeszcze nie teraz. Za chwilę. Co to było? O. Velvet, miękki jak aksamit. Dobra. Wpierdzielamy tutaj TNT. Uciekamy. Eksplozja od tego jest całkiem pokaźna. I ona z tego co kojarzę, ta eksplozja nie zadaje nam obrażeń, tylko od razu zabija, jeżeli jesteśmy w jej zasięgu, tak mi się wydaje. Już mogę się mylić, nie wiem. Dobra, mamy jeszcze ten gorszy magnum, więc go przeładujemy, bo będę chciał go wykorzystać. No dobra. Shotguna też przeładujemy. Wszystko przeładujemy. No to co nas tu teraz czeka... Powiedzmy, że nie jest zbyt przyjemne. Z TMP idziemy. Dobra. Wszystko? Wszystko. Idziemy. O, ja tutaj kiedyś sobie zrobiłem takiego challenge'a, żeby nie korzystać z czegoś, co za chwilę zobaczycie. Odcinek się też niedługo skończy. Także, jak widzicie, mamy dwóch El Gigante. Dzień dobry.
Więc, co robimy? To nie. Idziemy tu na górę. Poczekajmy, aż Elgigant, aż panowie do nas dojdą. Oczywiście przeskakujemy na drugą stronę. Korzystamy z tego. Aha, no to tak, żebym skorzystał, że nikogo nie wrzuciłem. Ale to nic, ponieważ to się zaraz powinno schować. I powinienem być w stanie to za chwilę otworzyć znowu, chociaż mam teraz też ograniczone ruchy, więc mogę już zacząć. Nie chcę w sumie teraz strzelać do żadnego. O Boże. Ale to jest spieprzone teraz. Ale to jest złe. Niech to się zamknie, bo to musi się zamknąć. Chyba że ja muszę to zamknąć. Nie, zamyka się. Tak, zamyka się. Nie! Co ja zrobiłem? Użyłem tego od razu. Ja miałem full zdrowia chyba. Użyłem spraya. Niechcący. Ale to było do dupy. Dobra. Teraz. No! Pięknie! Jeden wpadł. I teraz nie mogę się zbliżać do środka, bo on mnie jeszcze może złapać. Więc w tym momencie musimy tamtego trzymać na dystans. Napierdzielając do niego na przykład pompkami. Poczekać, bo zaraz go wytrąci z równowagi eksplozja. O kurwa, nie trafiłem go. Dobra. Cofnijmy się. Strzelmy. Dostał. Gdzieś. Jeszcze raz. Eksplozje dużo nie robią, ale na pewno więcej niż... O, dobra, zamknęło się. Oczywiście mógłbym go też spróbować zamknąć. Ale jednego chcę pokonać. Dla pieniędzy. Nie wiem, czy warto w sumie. Wiem, że nie warto dwóch. No chodź. Not even close, baby. Twardy jest coś tak. Już? Nie jeszcze? No, robaka pokaż. Pokaż robaka. Co się z tobą dzieje, człowieku? Człowieku, zmutowany człowieku. Pokaż robaka. No. Dziękuję. Skupany, uparty. Nie, tego nie chcę. Chcę to. Teraz chcę to. Teraz chcę się odsunąć od niego. Albo pomiędzy nogami może. O właśnie. O nie, nienawidzę tego ciosu. Całe zdrowie. Teraz by się przydało tamtego użyć. Trafił mnie, no nie. To nie jest sprawiedliwe. Dobra, używamy w takim układzie tego. Z tym. Tego. Się trzeba odsunąć trochę od niego. O, przerwałem szarżę. Dobra, bierzemy znowu TMP. Okej, dobra. Uciekamy. By nie musieć robić uniku. Po prostu się odsuniemy. A, i alarm już mamy. Akurat tak pokonałem bosika. Więc koniec już odcinka będzie, panowie, panie. Tutaj mam, widzę, granata. Bardzo przydatnego zresztą granata na Elgiganty, bo to ich naprawdę na długi czas oślepia. I co? I tak poza tym to chyba nic więcej tu przydatnego nie mam, bo już zbierałem to, co mogłem wcześniej. I jeden spray użyłem od razu, mając praktycznie full zdrowia. To było chyba też zranienie od tego mojego wejścia w płomień wtedy. To właśnie to wyleczyłem sprayem. No dobrze. Trudno się mówi. Idziemy dalej. Tutaj. I do zapisu jeszcze trochę chyba. Zresztą nie jestem pewien. Możliwe, że tutaj się skończy rozdział i będzie zapis. Także przejdę jeszcze przez te drzwi i zobaczymy. Tutaj już nic nie chcę robić dalej. Po prostu wejdźmy dalej.
i gdzie jestem, co ja robię. Nie, to jeszcze będzie do roboty sporo. Także, moi kochani, na ten moment dziękuję bardzo za uwagę. Ja tutaj się pożegnam z wami. Także miłego dnia życzę, miłego wieczoru, południa, popołudnia, o jakiejkolwiek godzinie oglądacie. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam i polecam. Skowron piąty.